No dobrze, słuchajcie, to o co zadbać w tym okresie, w którym się w tej chwili znajdujecie, aby mieć udany związek w przyszłości? Tutaj na zdjęciu widzicie parę takich staruszków, mam nadzieję, że widzicie. Pan jest siwiutki, pani siwiutka i idą sobie z takimi plecaczkami. I właśnie w tych plecaczkach to zdjęcie mi się spodobało, ponieważ te plecaczki są taką metaforą tego, co zbieramy przez całe życie w naszym związku. I w zależności od tego, co zapakujemy do tych plecaczków i jak się przygotujemy do takiego wspólnego życia, no, w zależności od tego, co tam jest, zbieramy na koniec albo obfite żniwo naszego związku, jesteśmy w nim szczęśliwi i spełnieni, albo niestety fundujemy sobie dramaty. Więc jak patrzę na to zdjęcie i widzę, że tutaj ci Państwo trzymają się za rękę, to wydaje mi się, że w tych plecaczkach mają całkiem sporo takich doświadczeń, które powodują, że żyje im się jednak szczęśliwie i dotrwali do tego momentu już późnej starości, który jest dla nich satysfakcjonujący w związku. Oczekiwanie na dziecko jest zawsze takim ekscytującym, wyjątkowym okresem w życiu pary. Oczywiście każda para przeżywa go trochę inaczej. Na przykład dlatego, że ciąża też potrafi przebiegać różnie po prostu. Ja pamiętam na przykład, że wyobrażałam sobie, że kiedy będę w ciąży, to będę nosiła takie fajne ciuszki ciążowe. Oglądałam, pamiętam, na wystawach sklepowych takie fajne ubranka ciążowe, bardzo mi się podobały. To były czasy, kiedy oglądało się nie w internecie jeszcze, tylko właśnie na wystawach sklepowych ubranka, takie ubrania ciążowe. Natomiast no, życie zweryfikowało bardzo mocno. Obie ciąże moje były zagrożone, w związku z tym większość czasu spędziłam w szpitalu. No i niestety jedyne ubrania, jakie nosiłam, to były piżamki szpitalne albo koszulki nocne. Więc różnie to bywa, ale niezależnie od tego, w jaki sposób ten czas przebiega, warto zdecydowanie zadbać o pewne kwestie, które pomogą przejść przez ten czas w taki zgodny sposób, no i przygotować się też do przyszłości. To, o co przede wszystkim warto zadbać w tym czasie, bo jest to czas taki spokojniejszy i jest możliwy, zwykle spokojniejszy, zwykle, nie zawsze, ale bardzo często jest to taki moment trochę zatrzymania. Więc warto w tym momencie przyjrzeć się swojej komunikacji. To przede wszystkim. Taka otwarta i szczera komunikacja w związku jest kluczowym elementem takiej zdrowej relacji. Więc rozmawiajcie ze sobą, rozmawiajcie o swoich uczuciach, o swoich potrzebach, obawach, których naprawdę bardzo wiele też się rodzi w tym okresie. To jest nowy czas, każda zmiana jakąś obawę przynosi, ale też o radościach, o takich oczekiwaniach związanych też z nadchodzącym czasem dla was, z dzieckiem, które ma przyjść na świat. Bądźcie gotowi też nie tylko do opowiedzenia o tym, jak wy się czujecie, ale też do wysłuchania tej drugiej osoby. To jest bardzo ważne, jeden z podstawowych elementów komunikacyjnych. Komunikacji w związku w ogóle trzeba się nauczyć, tak? I to właściwie nie nauczyć, tylko uczyć przez cały czas i uczyć najlepiej oczywiście wspólnie. Niestety, tylko nieliczni szczęśliwcy, można powiedzieć, z domku rodzinnego wynoszą taki prawidłowy wzorzec komunikacyjny. I ten wzorzec powoduje, że po prostu łatwiej im jest się porozumieć z innymi ludźmi, w tym ze swoim partnerem czy partnerką życiową. Szkoła też nas tego niestety nie uczy, więc zazwyczaj w związku dochodzimy taką metodą trochę prób i błędów, tak, do pewnych rozwiązań. I niestety często kończy się to nieszczęśliwie, tak? Bo w sądach ląduje coraz więcej pozwów o rozwód, a za tym idą naprawdę bardzo duże ludzkie dramaty. Dlatego na pierwszym miejscu zdecydowanie warto w tym czasie
przyjrzeć się, w jaki sposób się komunikujecie w związku i warto zadbać o taką skuteczną, konstruktywną komunikację.